32. posiedzenie sesji Rady Miejskiej rozpoczęło sprawozdanie prezydenta miasta z działalności zarządu w okresie między sesjami. Pierwszą sprawą, o której chciałem powiedzieć, jest to sprawa, którą poruszył zarząd miejski w związku z drugą częścią sesji Rady Miejskiej, mianowicie spraw dotyczących uzyskanego przez zarząd wotum zaufania w głosowaniu Wysokiej Rady. Po przeanalizowaniu całej tej sytuacji, zresztą przy gorącym moim poparciu, doszliśmy do wniosku, że 2,5 roku pracy zarządu miasta w tym składzie, przy bardzo głębokim rozeznaniu spraw miasta przez członków zarządu, przy wejściu w bardzo specjalistyczne problemy związane z miastem, a jednocześnie przy zachowaniu dużej dozy obiektywizmu w tym działaniu, zarząd miasta wyszedł do wniosku o kontynuowaniu pracy, woli kontynuowania pracy w dotychczasowym składzie i w dotychczasowych metodach. Być może pewne elementy w pracy zarządu pod względem formalnym ulegną zmianie. Dotyczy to organizacyjnych rzeczy, natomiast w dalszym ciągu ten skład, ten zarząd zamierza kontynuować swoją pracę. Tyle jeżeli chodzi o ustosunkowanie się nasze. Cieszę się bardzo, że tak się stało, gdyż akurat bardzo ważnym chyba dla tego miasta, jak i dla tego kraju jest to, aby pewne rzeczy były kontynuowane, zachowywały ciągłość, jako że na ogół wychodzi to z pożytkiem dla sprawy, w tym wypadku dla miasta Jeleniów. Kolejną sprawą, o której chciałem mówić, jest to sprawa budżetu. Przedstawiona Wysokiej Radzie korekta budżetu, korekta wydatków, o której będę szerzej mówił, w punkcie programu, no, zdominowała pracę zarządu między sesjami. Były to bardzo gruntowne analizy naszych wydatków, naszych dochodów, przegląd inwestycji prowadzonych. No i jednocześnie stwierdzić musimy, że po 3 kwartałach dochody miasta Jeleniej Góry nie kształtują się tak, jakbyśmy to planowali. My musimy do tego ustosunkować się, niestety obniżając nasze wydatki, obniżając nasze dochody. W związku z tym staraliśmy się przygotować korektę budżetu taką, która, no, choć konieczna, choć bolesna, na pewno zapewni z jednej strony kontynuowanie inwestycji, które trwają, z drugiej zaś strony będzie w minimalnym stopniu, możliwie najmniejszym stopniu, odczuwana przez mieszkańców miasta. Kolejna sprawa. Wczoraj odbyło się tutaj spotkanie w Urzędzie Miasta dotyczące gazyfikacji miasta Jeleniej Góry i muszę z przyjemnością stwierdzić, że prace wykonane przez Zakład Gazowniczy w ostatnim roku, jeżeli chodzi o wymianę infrastruktury, są, no, jednymi z takich najbardziej znaczących. Praktycznie Zabobrze, Śródmieście Jeleniej Góry przeszło już na gaz ziemny, łącznie z wymianą znacznej części linii gazowniczej. Optymistycznie brzmią informacje, które uzyskaliśmy na rok przyszły. Najprawdopodobniej, że na pewno w przyszłym roku gaz ziemny wprowadzany będzie do cieplic, a szczególnie do części uzdrowiskowej, do części Plac Piastowski i okolicy. Być może uda się rozbudować sieć gazowniczą gazu ziemnego na dodatkowe części cieplic. Jaki to daje efekt? Na pewno fakt rozbudowy sieci gazowniczej, tak, utrzymania gazu łącznie z gazem z Morza Północnego za pośrednictwem Niemiec powoduje konieczność, i będzie to robione w najbliższym czasie, weryfikacji układu gazowniczego, jak i weryfikacji naszych założeń co do ogrzewania miasta. Gdyż tak duża ilość gazu umożliwić może rezygnację z pewnych kotłowni tradycyjnych, być może, chociaż po policzeniu będziemy musieli sobie odpowiedzieć, na rozbudowę sieci ciepłowniczej, tej zdalaczynnej, na rzecz ogrzewania gazowego. Do końca tego roku będą opracowane takie bardzo szczegółowe plany. Niestety cieplice, które będą gazyfikowane, mają najbardziej zabałaganioną dokumentację techniczną. Będzie to wymagało przejrzenia wszystkich sieci gazowniczych, przy okazji, mam nadzieję, że i wodociągowej, i innej. No, daje to dużą szansę ze względu na efekt ekologiczny, który tam nas łamy prasy. Rzeczywiście współpracujemy z telewizją Awal, współpracujemy z tu obecną telewizją Relax. Wychodzimy z założenia, że w
interesie miasta jest, aby jak najwięcej informacji, przede wszystkim informacji, docierało do mieszkańców miasta. A te informacje głównie docierają za pośrednictwem mass mediów, a jednym z najpopularniejszych jest właśnie telewizji. I w związku z tym, mimo prawda pewnych takich wątpliwości, uważam, że jest to właściwy kierunek, który powinniśmy utrzymywać. Prośba na zakończenie. W dniu wczorajszym przejazdem miasto Jeleniej Góry odwiedziła Komisja Ekonomiczna miasta Randers. Okazało się, że tam część radnych, część urzędników raz na 4 lata objeżdża Europę, aby zobaczyć, jak pewne aspekty komunalne się odbywają. Tym razem pytanie, które postawili sobie nasi gości, czy problem goście z Randers, było to przegląd rekonstrukcji obiektów zabytkowych, prac budowlanych z tym związanych. Odwiedzili Berlin, odwiedzili Pragę i odwiedzili Jelenią Górę. Są to ten zestaw był bardzo właściwy, bo 3 najładniejsze miasta w Europie zostały odwiedzone. Niemniej część tych ludzi była tutaj przed 2 laty i byli zaskoczeni pewnym postępem robót i jakością robót dokonywanych tutaj w śródmieściu Jeleniej Góry. Myślę, że uda nam się to kontynuować. I bardzo proszę rzecznika prasowego o zabranie głosu i złożenie krótkiego sprawozdania. Wysoka Rado, głównym tematem po ostatniej sesji, o której mnie pytali redaktorzy, to była ta druga część, która była utajniona i którą z wiadomych względów żadnych informacji udzielać nie mogę. Prosiłem wprawdzie przewodniczącego Rady, aby akurat punkt, który był poruszany na tamtej części, a dotyczący mnie osobiście, czyli zarzuty pana Dei w stosunku do mnie, żebym mógł to ujawnić, no ale niestety pan przewodniczący się nie zgodził, więc nie ujawniałem. Ale jak żeśmy się przekonali w prasie, nie wszyscy radni zachowali tajemnicę tajności tamtego posiedzenia. Wprawdzie ja też głosowałem przeciwko tajności, ale zachowałem, inni jednak nie zachowali. Także gazety wiedziały, wszyscy mogli przeczytać, co uważam, że wcale nie było takie złe, bo w końcu jak coś się dzieje wokół Rady, coś jest dobrze. I inne sprawy, które jeszcze też w ostatnim okresie były, gdzie bardzo redaktorów interesowały i gdzie w jakiś sposób ludzie byli przygotowywani do tego, co dziś nastąpi, to były informacje o tym, że Rada na najbliższym posiedzeniu będzie rozpatrywać projekt korekty budżetu i że będziemy się starali robić to tak, ażeby mieszkańcy w sposób bezpośredni tego nie odczuli, co do jakości życia w tym mieście. Zaproponowana korekta budżetu po stronie dochodów i wydatków stanowi 9 miliardów 300. Z tym, że po stronie dochodów występuje zarówno zwiększenie planowanych dochodów, jak i zmniejszenie. Zmniejszenie na 12 miliardów 200 i zwiększenie na 2 miliardy 900. Czyli mamy i niedobór środków spodziewanych do założeń planowanych, jak i spodziewamy się również nadwyżki w niektórych pozycjach dochodów. Po stronie wydatków korekta równoważy się kwotą 9 miliardów 300. Skąd się wzięła korekta budżetu? Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie za pierwsze półrocze, już sygnalizowano, że planowane dochody w stosunku do faktycznej ich realizacji znacznie odbiegają i prawdopodobnie nie osiągniemy takiego poziomu dochodów, jaki uchwalono. Z tym, że najważniejszą sprawą i najważniejszą przyczyną korekty budżetu są niestabilne źródła dochodów, co jest zjawiskiem negatywnym i w ogóle nie powinno mieć miejsca. W miesiącu czerwcu parlament przyjął ustawę budżetową z dnia 5 czerwca, ogłoszona jest w Dzienniku Ustaw nr 50. Dziennik Ustaw z dnia 29 czerwca, otrzymaliśmy go w miesiącu lipcu. Okazuje się, że tam nowelizuje się przepisy ustawy o dochodach gmin, w których obniża się udziały gmin w podatku dochodowym osób prawnych z 5 do 2%. Skutki takiego działania powodują ubytek w dochodach około 7 miliardów złotych. Korekta dochodów, korekta wydatków. Jeżeli chodzi o wydatki, to największa korekta jest w dwóch działach, takich jak gospodarka komunalna i gospodarka mieszkaniowa. Dlaczego największa korekta w liczbach bezwzględnych? Dlatego, że był największy udział wydatków w budżecie w tych dwóch działach. Korektą nie dotknięto, nie skorygowano jedynie wydatków w takich działach jak oświata,
gdzie wydatki są przede wszystkim finansowane subwencją ustaloną przez ministra finansów, ministra edukacji narodowej. Nie wolno nam tutaj ingerować w tę pozycję. Jedynie budżet miasta dołożył 5 miliardów złotych własnych dochodów. I tutaj nie dotyka się korektą tego działu. Pomija się również korektą rolnictwo, kulturę i sztukę i również ochronę środowiska, jak również drobne tutaj środki niewielkie przeznaczone na wyposażenie służby zdrowia. Pozostałe działy w miarę możliwości rzeczywistych dotknięte są korektą. Była przeprowadzona dokładna analiza sytuacji finansowej we wszystkich jednostkach. Przeprowadzono rozmowy ze wszystkimi dysponentami środków budżetowych. Chodziło o to, aby ta korekta nie spowodowała jakiegoś zachwiania, jakichś kłopotów w normalnej eksploatacji, funkcjonowaniu poszczególnych jednostek budżetowych. Jednak są to, ta korekta no, musi spowodować wymuszenie pewnych oszczędności i ich bardzo duże zdyscyplinowanie. Korekta wydatków bieżących stanowi 7 miliardów 600, w tym 5 ponad miliardów to są dotacje dla podległych zakładów budżetowych. Ta korekta w zasadzie nie powinna spowodować powstania zobowiązań budżetowych na rok przyszły. Projekt poprawek do tegorocznego budżetu Rady Miejskiej został po dyskusji przyjęty. Natomiast oddalono wszystkie wcześniejsze projekty, to znaczy projekt dotyczący kompetencji Komisji Statutowej, projekt w sprawie odwołania i powołania nowego składu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz projekt o wysokości diet dla członków zarządu. W interpelacjach i zapytaniach poruszono sprawy basenu na Zabobrzu oraz sprzedaży siedziby Miejskiego Domu Kultury przy ulicy 22 Lipca.